Siema moi drodzy, witam serdecznie w pierwszym vlogu takim oficjalnym na kanale i dzisiaj zapraszam was na dzień ze mną. Zobaczcie jak ja spędzam dzień od rana, bo jest 7:20 do końca, więc obiecałem wam na streamach takiego fajnego vloga, więc myślę, że się spodoba i że będzie fajnie. No i elo, ja już ogarnięty tak w miarę do życia, no i chyba idziemy na kawkę, bo no kurde, bez tego dzień zacząć to nie dzień, naprawdę moi drodzy, bez kawy nie wiem jakbym sobie poradził, więc zapraszam was. Moi drodzy, kawa jest, teraz tylko wypić, więc wasze zdrowie. Moi drodzy, ja sobie piję tutaj kawkę i takie pytanie do was. Czy wy macie jakieś takie swoje rutyny porankowe? Bo wydaje mi się, że chyba każdy ma coś takiego, że wstaje i robi to z automatu. I u mnie to jest na przykład kawa. A jeszcze takim śmiesznym tutaj, tak powiem, zwyczajeniem jest to, że zawsze Laki przyjdzie i zawsze go pogłaszczę. No patrzcie, jaki to jest słodki pies. Zostawcie lajka dla Lakiego i suba. No patrzcie, jaka słodzinka. Siema. I stop. W tym momencie, moi drodzy, źle ustawiłem kamerę, przez co muszę wam powiedzieć, co robiłem. Generalnie pojechałem do kościoła na mszę świętą, a z racji, że jestem klerykiem, to staram uczestniczyć się w Eucharystii każdego dnia. Po Eucharystii przyszedł czas na moment adoracji. Adoracji, w której za każdym razem można odczuć tą wyjątkową obecność Jezusa. I taka krótka refleksja. Myślę, że adoracja jest potrzebna każdemu. Kapłanom, klerykom, ale i każdemu chrześcijanowi. Jest to moment spotkania z Panem. Wyjątkowy moment i piękny moment. Poświęcenie Mu swojego czasu. Warto sobie tak czasem uklęknąć i pobyć razem z Nim. Moi drodzy, jeszcze szybkie zakupki, więc trzeba przejść przez rynek. Powiedzcie mi, czy u was w mieście jest taka betonoza? Sami stwierdźcie, czy u was jest większa betonoza, czy mniejsza? Siema moi drodzy, witam bardzo serdecznie. Udało się, zakupy zrobione. Kupiłem sobie taki fajny spray do uszu, bo mam problemy niestety coś z woskowiną. Jak używacie dużo sławek, to tak jest, więc nie zawsze opłaca się dużo grać. I takie fajne chusteczki do okularów. I mam do was pytanie, jak ktoś z was nosi okulary, to czy czyścicie je na przykład właśnie takimi chusteczkami, czy na przykład w jakiś inny sposób? Bo ktoś mi polecał na przykład płyn do mycia naczyń i nie wiem, czy nie wiem, ktoś z tego korzysta, czy to jest dobre w ogóle, więc dajcie znać, proszę. A ja już jadę do domu, bo tak się w samochodzie nagrzało, że no wiecie, jak to jest. Żadnych challenge nie będę robił siedzeniem długo w samochodzie, bo trzeba dbać o zdrowie i już to inni przede mną zrobili. Moi drodzy, witam serdecznie. Już was tu biorę. Wróciłem do domku i kurde, wypada się troszkę przebrać. Ale outfit myślę, że nie najgorszy, tylko już się tutaj pomiało troszkę, ale było fajnie prasowane. Tylko już widzicie jak to wygląda i trzeba znowu będzie prasować, prać w ogóle, więc... Dobra, ja już jestem tak zrobiony fajnie, tragedii chyba nie ma. Tak po domowemu po prostu, żeby było wygodnie. Drodzy, generalnie dużo wam mówię o seminarium, o życiu w seminarium, jak mi tam fajnie jest i w ogóle. To dzisiaj wam pokażę dwie takie fajne, że tak powiem, praktyki seminaryjne, bardzo rozwijające. Mamy coś takiego jak lektura duchowa oraz lektura Pisma Świętego. Lektura Pisma Świętego, chyba każdy się domyśli co to jest, czyli po prostu czytanie Pisma Świętego. To też można powiedzieć lekcja kontinua, gdy czyta się Pismo Święte po kolei. Od Księgi Rodzaju, przez Księgę Wyjścia, przez cały Stary Testament, przez Nowy i po prostu to się czyta po kolei. Kontinua. Kontynuuje się cały czas czytanie oraz lektura duchowa, która ma na celu jakoś pogłębić takie życie duchowe. Czytam sobie taką książkę, Celibat Kapłański. Bardzo fajna książka, mogę powiedzieć, że warta przeczytania. W sensie możecie się po prostu dowiedzieć, o co chodzi z celibatem kapłańskim i jak to wygląda, więc idę czytać. Przeważnie to jest pół godziny, może być więcej, jak najbardziej. Można sobie dzielić na mniejsze części, ale żeby coś te pół godziny przeczytać w ciągu dnia, bo to jest taki czas, myślę, optymalny na lekturkę. Troszkę.
popracować i poćwiczyć, ale co to zobaczycie sami. Moi drodzy, kurde, bo chciałem pójść porobić shorty o błogosławionym Romanie, patronie naszego WSD, byłem rektorze i wydaje mi się, że takim świetnym przykładem na te czasy, dlatego między innymi robię nim te shorty, żeby po prostu większa ilość osób mogła się dowiedzieć o istnieniu takiego człowieka, ale w momencie, kiedy chciałem pójść robić, to przechodzę sobie przez pokój i patrzę, a taki słodziak tutaj jest, muszę wam pokazać, tutaj sobie siedzi ziom. On się taki wydaje może mały na kamerze, ale całkiem taki duży skurczybyk. Spróbuję wam na Zoomie zrobić, to jest akurat dobry, że w telefonie mam Zoom i taki fajny, o, no, nazwijmy go Stefan, to będzie Stefan, okej? Okay? Siema Stefan. Ej, w ogóle a propos tego pająka, nazwałem go Stefan Pogromca Much. Myślę, że brzmi to tak dość dostojnie, dość fajnie i pomoże mi z muchami rzeczywiście. Moi drodzy, Pokazałbym wam szczerze, jak montuję te shorty, ale do tego myślę, że będzie osobny film, osobny poradnik, jak takie shorty powstają. Moi drodzy, witam serdecznie i idę sobie teraz odpocząć, bo jest już 15:31 i czasem rzeczywiście, moi drodzy, warto sobie wstać od tego komputera i coś porobić normalnego. Nie wiem, wyjść na zewnątrz czy coś. Ja sobie jeszcze zrobię lekturę Pisma Świętego przy okazji, w czasie, że tak powiem, przerwy. No i w sumie to tyle z takich, że tak powiem, ciekawszych rzeczy. Jak coś ciekawego dzisiaj akurat przeczytam, a to jest ciekawe, że Słowo Boże zawsze jest na dziś i zawsze pasuje do dnia dzisiejszego. To jest niezwykłe w Słowie Bożym, nie? Że zawsze znajdzie się to, co jest na dzisiaj. Więc jak jakaś taka ciekawa myśl mi przejdzie, to się z wami bardzo chętnie podzielę. A poza tym no, lecimy dalej. Streamka dzisiaj robię, to też wam pokażę, jak to wygląda tak od mojej strony. I lecimy dalej. Cześć moi drodzy, witam znowu serdecznie. Kolejnym ciekawym planem, który sobie planuję zrealizować, to jest wyprasowanie podkoszulków. Tak. Niektórzy prasują, niektórzy nie. Ja jestem z tych, którzy lubią mieć wszystko ładnie wyprasowane, więc prasuję po prostu. Wcześniej wam mówiłem, że idę sobie zrobić lekturę Pisma Świętego. No i zrobiłem. Generalnie czytam sobie Księgę Kronik. To jest taka księga w Starym Testamencie, gdzie jest dużo, wiecie, niech to w kronikach i dużo zapisów po prostu. Takie informacje, które się przydają. Wiecie, czym jest kronika, nie? No i generalnie, jak sobie tu tak czytam, tam jest dużo takich informacji troszkę widalizowanych, które autorzy piszący, czy raczej kronikarze mogli po prostu no, pisać sobie tak troszkę, powiedzmy kolokwialnie przesadzali, żeby wyglądało to idealnie. Na przykład, tu bodajże 26 rozdział był Księgi Kronik, opis wojska króla Dawida. No ale wam powiem, że ja sobie tak myślę, Panie Boże, powiedz mi coś dzisiaj, tak? Jakby przekaż mi coś ciekawego, jakąś myśl. No i 28 rozdział, albo 29, już przepraszam, że nie pamiętam, ale jest jakby dialog króla Dawida z przyszłym królem Salomonem, z synem. Dialog ojca z synem, w którym król Dawid jakby mówi Salomonowi, który będzie miał za zadanie wybudować świątynię Pana i ołtarz przebłagalny, mówi mu, żeby się nie bał i że Bóg go będzie wspierał, nie? Wydaje mi się, że jest to takie troszkę nawiązanie do dzisiejszej Ewangelii świętego Jana, w której Jezus mówi o małżeństwie, o tym pięknym sakramencie, o randze tego sakramentu, jakie to jest ważne, bo Żydzi go tam uczeni w piśmie i w ogóle podjudzają, dają takie prowokacyjne pytania. A Jezus mówi wprost, czym jest oddalenie swojej żony i czym jest potem cudzołożenie z oddaloną żoną, czy jak się już oddali żonę. I mówi wprost, że to jest złe, nie? I też, co jest fajne właśnie w tym fragmencie Ewangelii, że Pan Jezus tam wprost mówi, że niektórzy tego po prostu nie są w stanie zrozumieć. Nie zrozumieją tego ci, dla których nie jest po prostu pisane małżeństwo. I oni po prostu tego nie zrozumieją. I to jest fajnie tak konkretnie napisane, nie? I odnosząc się właśnie do Księgi Kronik, też do dialogu króla Dawida z Salomonem, taka ufność Panu Bogu, nie? Zawierzenie swojego życia, swojego możliwego małżeństwa, swoich planów, że wystarczy Panu Bogu zaufać, życie naprawdę będzie dobre. To też oczywiście nie oznacza, że wiecie, moi drodzy, że my możemy już nic nie robić. No, ale oczywiście to nie oznacza, że nie możemy nic nie robić z życiem, nie?
że siedzimy sobie i o Panie Boże, działaj, super będzie. Nie, to tak nie działa niestety. No ale jak to działa? Pan Bóg daje nam talenty, daje nam możliwości, daje nam różne w życiu okazje. To, co my możemy nazwać czasem przypadkiem, czy zrządzeniem losu, jest darem od Pana Boga. To, że ktoś żyje, to, że my codziennie się budzimy rano, to jest dar od Pana Boga i to jest też takie zadanie dla nas, że mamy coś do wykonania. I wydaje mi się, że największy właśnie problem, czy to właśnie też w małżeństwach, czy po prostu w życiu, jest to, że ludzie stają się takimi strasznymi egoistami i jakby wydaje im się, że wszystko im się należy. A nam się nic nie należy, nie? Tylko nie mówię to w sensie takim, wiecie, żeby zaraz w depresji nie popaść czy coś, tylko w tym sensie, że nie doceniamy tego, co mamy. Ktoś ma na przykład super dziewczynę, nie? I przestaje doceniać to, że ona poświęca mu czas, że z nim jest. I zaczyna szukać czegoś innego, bo go to zaczyna nudzić. Właśnie, też nudzić, też jesteśmy takimi pokoleniami, które nudzą się wszystkim szybko. I myślę, że to tak prowadzi strasznie świat teraz do upadku. I dzieje się przez to wszystko to, co złe. I to między innymi głupie trendy. Może udział ma w tym TikTok, różne branże, które po prostu chcą ludzi ogłupić, bo ludźmi głupimi łatwiej się steruje. No i nie możemy jakby w to wchodzić, nie? Musimy myśleć, mieć rozum i mieć wiarę. Bo naprawdę, jak położymy tą ufność w Panu Bogu, jeżeli będziemy ją mieli w Nim, to będzie dobrze, naprawdę. Nigdy nie widziałem, żeby taki prawdziwy chrześcijanin, szczęśliwy, i to widzę na przykład po wielu kapłanach, który tak rzeczywiście wierzy, nie? Nie mówi, że wierzy, ale żyje tą wiarą po prostu, są szczęśliwi. I to tak samo nie tylko księża, ale i małżeństwa, młodzi. Też młodzi ludzie w kościele, nie? Bo się mówi, że młodzi odchodzą od kościoła. Może i odchodzą, ale nie wszyscy. Zostają ci wytrwali. A ci, którzy odeszli, daj Boże, żeby wrócili, nie? Daj Boże, żeby coś w życiu im się takiego przydarzyło, że zobaczą po prostu, że Pan Bóg jest i działa w ich życiu, naprawdę. Bo tak najłatwiej chyba, jak rozmawiałem z ludźmi, wrócić przez zauważenie tego, że Pan Bóg działa, nie? I to jest niesamowite. Tyle z przemyśleń, moi drodzy, w tym vlogu. Ja sobie tu dalej poprasuję i widzimy się zaraz. Moi drodzy, już wszystko fajnie ogarnięte, wyprasowane i patrzcie w ogóle tutaj. Taki mam fajny ten zestaw na jutro, ponieważ mam ślub koleżanki. Zostałem zaproszony na mszę, więc jak najbardziej tutaj wypada wpaść, a taki fajny outfit mój. I teraz z planów jest zaplanowanie streamka na kanale, zrobienie streamka, no i potem zobaczycie. Więc siadam do kompa. Generalnie z góry proszę was o wybaczenie, ale ja tutaj ręką wszystko stabilizuję, więc professional nagranie, tak. Jestem kamerzysta normalnie. Moi drodzy, streamek jak codziennie 19, tyk, tylko muszę tu zmienić chyba emoji. Gramy bedy na Cookscrafcie, na serwerze ksujo.pl również. Tak, taki tytuł, tak to wygląda z strony planowania, jak nigdy nie planowaliście streama. O, muszę tutaj Discorda w ogóle wkleić, widzicie? Jak to jest wszystko pięknie. No i zaraz tutaj tytuł ogarnę, jakiś fajny. Naprawdę dziękuję wam za to, że jesteście na kanale, bo tu niektórzy są od początku kanału. Jeszcze są osoby ze starego kanału i jakby dziękuję wam za po prostu obecność i wsparcie. Naprawdę, to jest niesamowite mieć takich widzów, znajomych nawet. A może kiedyś przyjaciół. Więc no, dobra. Streamek, moi drodzy, tutaj klikam, uwaga, dalej. Publiczny, gotowy, więc zapraszam na streamy. Siema, moi drodzy. Generalnie to zawsze tak wygląda, że sobie siedzę i myślę, streamek. Kolejny streamek, ale fajnie. Nie? I generalnie tutaj sobie mikrofon wyciszam, odpalam sobie muzyczkę, na przykład Strażnicy z Galaktyki, przepraszam. I tutaj zaraz streama odpalę. Wybieram sobie zarządzaj transmisją i no kurde, takie bzdety, no. Tak. I jest git. I stream leci, więc zaraz ten. Lecimy po prostu. Kurde. Więc generalnie tak to zawsze wygląda, moi drodzy, i idę robić streama. Widzimy się po streamku. Moi drodzy, streama musiałem skończyć z przyczyn troszkę niezależnych, ponieważ internet padał. Po prostu. Nie chciałem, żebyście mieli... O, no coś takiego właśnie, takie lagi denerwowali na streamie. Nie, tak z widzami podjęliśmy decyzję właśnie, że kończymy streamka i no, wolne mam, nie? Jestem sobie tutaj, chodzę po ogrodzie. Piękny ogród, tata posadził tyle drzewek owocowych. Tego dużo jest. I moi drodzy,
koniec dnia już powoli się zbliża. I co ja mam w planie jeszcze? Na przykład w planie mam różaniec sobie odmówić. Naprawdę cudowna sprawa. Polecam wszystkim. Rozważamy życie Jezusa, tajemnicę Jego życia. To jest coś pięknego, naprawdę. Jeszcze modlimy się do naszej matki. Prosimy ją o wstawiennictwo. Coś pięknego. To jest, komuś się to może wydawać monotonne, bo tylko powtarzamy zdrowaś Maryjo, Ojcze nasz. I tak w kółko, i tak w kółko. A to jest, moi drodzy, piękna sprawa. Piękna i jakże potężna. Moi drodzy, patrzcie to! Jak biegnie, patrzcie jak biegnie Lakuś. Cześć Laki. O, patrzcie jak przyszedł. Ale kochany pies. Tylko musi sobie znaleźć swoją piłkę i wtedy będzie do grania. Więc moi drodzy, różaniec. Tutaj też piesek mi potowarzyszy. Bardzo miło, naprawdę, bardzo miły piesek. No i co? Tyle, dziękuję wam za vloga. Jeżeli wam się spodobało, to o łapki was prosić nie będę, ani suba. Po prostu możecie komentarz napisać. No i miłych wakacji jeszcze wszystkim życzę.